Są słoiki, jest zabawa. A może raczej pokaż mi swój słoik, a powiem ci, kim jesteś. Bo słoik nie wybrzydza i nie ma wymagań, a na dokładkę jest ci wdzięczny, jeżeli dasz mu drugie życie. Z daleka słoiki już były, a teraz lekkie zbliżenia. Szron, konturówka i jakieś cuda znalezione w szufladzie, z którymi nie wiadomo, co było zrobić. No to zaczynamy. Po pierwsze, słoiki oczywiście można kupić. Groszowa sprawa w Ikei albo Pepco. Sprawdzi się także w słoik pod rzemię albo ostatni kieliszek z kompletu. Zaczynamy od efektu szronu. Dwa szrony i dwóch producentów. Na etapie malowania widać różnice, ale na gotowych pracach nie macie szans odróżnić jednego od drugiego. Szkło myjemy, żeby je odtłuścić, a potem nakładamy szron. Przyda się gąbeczka i zaczynamy tapować, czyli uderzać gąbeczką o powierzchnię szklaną. I właściwie jest to jedyny dobry sposób na nakładanie szronu. Pędzel absolutnie się nie sprawdzi. Oczywiście można go użyć, ale efekt będzie zupełnie inny. W przyspieszonym tempie wygląda, że szron nakładamy raz, dwa, ale to nieprawda. Równe nałożenie preparatu na ten słoiczek zabrało mi 3 minuty. Nałożony szron prezentuje się tak i zostawiam go w świętym spokoju do wyschnięcia. Nie jest idealnie, ale tak ma być, bo to jest szron, a nie matowe szkło. A teraz drugi szron, firma Pentart. Pokazuję te oba szrony, ponieważ często mamy jakieś ukochane produkty i jeżeli nie ma ich w sklepie, to jest po prostu koniec świata. A tutaj chciałam Wam pokazać, że jeżeli nie ma szronu Daily, to możecie kupić pęty, a jak nie ma pęty, to kupujecie Daily. Wyschło. Jedna ręka szron Daily, a druga pęty. I postanowiłam, że nie powiem Wam, który jest który. A teraz taki mały test, żeby Wam pokazać, jaka jest różnica, gdy serwetkę podmalujemy na biało albo nie podmalujemy. Oba słoiczki. Z jednej strony biała farba, a z drugiej zostaje szron. Serwetek do naklejenia na słoiki mamy dosłownie tysiące. Tutaj jakieś wstępne propozycje z naszego sklepu, ale zostawię Wam linka pod filmem tylko do serwetki, której użyłam w tym filmie. Dla mnie przeglądanie serwetek to taka mikroterapia odstresowująca. I dlatego pod filmem wkleję Wam link do całego działu z serwetkami bożonarodzeniowymi. Spróbujcie poprzeglądać i zobaczyć, czy Was to też uspokaja. Pokażę Wam jednak, że te szrony po wytchnięciu troszkę różnią się połyskiem. Daily się troszkę bardziej błyszczy, ale gdy użyję do przyklejenia kleju z brokatem, nie będzie to miało żadnego znaczenia. No właśnie, a po co nam do tego klej z brokatem? Ponieważ bez względu jakiego szronu użyjecie, będzie on miał swój charakterystyczny połysk. A klej, którym przyklejacie serwetkę albo papier ryżowy, będzie miał inny połysk. No właśnie, i klej z brokatem ma za zadanie ujednolicić te połyski. Jeżeli użyjecie zwykłego kleju, to miejsca, w których niechcący zajechaliście klejem na szron, będą wyglądały nieestetycznie. I z tego powodu dla wyrównania połysku klejem z brokatem objeżdżam dosłownie całą pracę. Na mokro klej z brokatem wygląda trochę słabo, ale gdy wyschnie, nie jesteśmy w stanie odróżnić, czy to jest szron Daily, czy to jest szron pęty. Natomiast świetnie widać różnicę, gdy podmalowaliśmy obrazek na biało albo gdy tego nie zrobiliśmy. Oczywiście w prawej ręce trzymam niepodmalowany obrazek. Lubię ozdabiać słoiki, bo dla mnie to jest taki poligon ćwiczebny. Można na nich testować różne rzeczy bez żalu, bo jeżeli nie wyjdzie, to tylko słoik. A jeżeli wyjdzie, to koniecznie się tym trzeba pochwalić. Tutaj robię prosty szlaczek, ale sprawdzam, jak na takim tle prezentuje się konturówka perłowa. Miałam obawy, że jest zbyt delikatna, ale wydaje mi się, że w tej pracy wygląda fajnie. A na stronie podmalowanej na biało użyję białej konturówki. Ten sam szlaczek, bo wydaje mi się, że przy tej pracy wygląda całkiem ok. Trzeba pamiętać, aby konturówki białej dawać dość oszczędnie, ponieważ ona delikatnie rozlewa się podczas schnięcia. Często słoiki albo butelki mają różnego rodzaju wypukłości, które absolutnie nie pasują nam do naszej pracy. Akurat moje szkło jest gładkie, ale może Wam się przyda ten pomysł. Masa super lekka i wałkuje na placuszek. A wyjątkowo w tym filmie przyda mi się folia spożywcza. Nakładam ją na masę i dopiero wtedy odciskam kształt.
Dzięki folii brzegi kółeczka są bardzo fajnie zaokrąglone. Bez folii też można wyciąć kółeczko, ale brzegi będą kanciaste. Przymierzam, czy jest ok, czy wszystko mi pasuje i mogę przyklejać. Do przyklejania używam Express Glue, to jest naprawdę świetny klej, takie nasze must have. Jeżeli kleju nałożycie cieniutko, to złapie praktycznie natychmiast. A jeżeli macie plan, żeby sobie jeszcze tym placuszkiem pojeździć po słoiku, to kleju trzeba nałożyć trochę za grubo. Masę przyklejam jeszcze na mokro, więc muszę poczekać, aż wyschnie i dopiero wtedy mogę przykleić serwetkę. Oczywiście używam kleju z brokatem. Serwetka także wyschła, więc czas się wziąć za bajerowanie. Pomysłów, jak można dodatkowo ozdobić nasze lampioniki, są pewnie tysiące, a ode mnie kilka pomysłów. Na przykład krystaliczny śnieg, który potem możemy posypać kulkami cukrowymi albo brokatem. Jeżeli macie ochotę, a jak wiadomo, ja zawsze mam taką ochotę, można troszeczkę podcieniować nasze obrazki. Jak to w życiu bywa, podcieniuję, potem domaluję gwiazdki, a na końcu zobaczy się co dalej. Śnieżynki namaluję białą konturówką. Maluję od ręki, wychodzą trochę krzywo, ale nie za bardzo widać, jeżeli jest ich odpowiednio dużo. Biała konturówka ma taki bardzo charakterystyczny połysk, który nie zawsze pasuje mi do pracy. Jasna sprawa, że jeżeli pasuje, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, ale jeżeli nie pasuje, to dobra jest posypka. Albo brokat, albo delikatne mikrokulki, w moim wypadku mikrokulki cukrowe. Śnieżynek namaluję jeszcze kilka, bo jeżeli jest ich dużo i gęsto, to raczej nikt nie zauważy, że są krzywe. A tutaj namaluję śnieżynki konturówką perłową. Ta konturówka też wygląda świetnie, no i potem można ją na mokro posypać brokatem albo nie. A jeżeli dla Was śnieżynka to za duże ryzyko, można zrobić na przykład taki rzucik. Na zimowych pracach także świetnie sprawdzają się zawijasy. Tu obowiązuje ta sama zasada, o której mówiłam przy śnieżynkach. Albo robimy kilka idealnie pięknych, wysmakowanych zawijasów, albo, jeżeli wychodzą nam tak sobie, trzeba zrobić ich dużo i gęsto. Produktem, który naprawdę warto mieć w swojej szufladzie, są półperełki samoprzylepne. Pisakiem do perełek oczywiście zrobimy perełki, ale one będą bardzo malutkie, więc warto kupić samoprzylepne, ale nieco większe. Na blistrach są przyklejone od razu w takich sznurach. A jeżeli chcecie je przykleić pojedynczo, tak jak tutaj, to trzeba je po prostu rozciąć. A tutaj kolejna propozycja, po prostu sznur małych perełek. A jeżeli ktoś z Was chce się pobawić troszkę dłużej, to taka propozycja na koniec. Pasta śniegowa, a do tego krystaliczny śnieg bądź krystaliczny lód. W tym wypadku nakładanie palcem było dla mnie za bardzo dokładne. Pogniotłam odrobinę woreczka foliowego i tym pognięcionym woreczkiem naniosłam preparat. Jeszcze na mokro nie wygląda zachwycająco, ale na sucho znacznie lepiej. Z drugiej strony po prostu przykleiłam gałązki. A teraz już ostatnia propozycja, znacznie zaawansowana technicznie. Gwiazdki można pomalować farbą, ale można także primerem, bo primer na HDF-ie zawsze siada lepiej. Potem można przemalować na jakiś kolor albo zanurzyć w białym brokacie albo mikrokulkach cukrowych. Gwiazdki sobie schną, a ja powalczę z drutem. To jest drut wiązałkowy, żarzony, czarny, czyli najprostszy popularny drut do wiązania zbrojenia. Nie sprężynuje i jak widzicie bez problemu jesteśmy go w stanie wygiąć w palcach. Jeżeli jakiś inny tani drut Wam się sprawdza, to dajcie w opisie informacje, z chęcią skorzystam. No a żeby się to wszystko trzymało, porządnie sklejam klejem na gorąco. Zestaw świątecznych świeczników gotowy. A właściwie niekoniecznie świeczników, bo możecie do nich wsadzić co chcecie. Dzięki zastosowaniu sztronu widać troszeczkę co jest w środku, a jak włożycie do środka świeczkę, to naprawdę wygląda super. W małych słoiczkach strona podmalowana na biało oczywiście nie przepuszcza światła. A nieskomplikowany rzucik prezentuje się całkiem przyjemnie. Prosty rzucik wygląda tak, a śnieżynki robione w pocie czoła tak. Wygląda na to, że nie warto było się męczyć ze śnieżynkami. Miejsce przyklejenia drutu zamaskowałam pastą śniegową.
Jeszcze pokażę Wam ostatni kieliszek z kompletu i można powiedzieć, że dobrnęliśmy do końca. W opisie filmu, czyli pod tym wideo, zamieściłam listę artykułów, których używałam w filmie. A jeżeli lubicie słoiki i ozdabiacie, to koniecznie się pochwalcie na naszej grupie na Facebooku. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.